Nowość w naszej ofercie, kolekcja wzmacniaczy firmy Axton seria A. Są to mocne, wielokanałowe wzmacniacze kompaktowe. To dla porównania wielkość komórki, wielkość telefonu. Jak widać, ten rozmiar oczywiście jest większy od telefonu. To nie są te ultrakompaktowe wzmacniacze, to są wzmacniacze o niedużych rozmiarach, kilkanaście centymetrów długości. No ten większy sześciokanałowy ma około 20. Ale wyróżnikiem tych wzmacniaczy jest bardzo wysoka moc. Te wzmacniacze, wzmacniacz czterokanałowy ma 4 razy 100 W RMS przy 4 ohmach i 4 razy 170 W RMS-u przy 2 ohmach. W mostku 320 lub 340, teraz sprawdzę, w mocy nominalnej, więc jest to wartość bardzo, jak na wzmacniacz kompaktowy, 330 W RMS w mostku. Wersja sześciokanałowa ma 6 razy 100 lub 6 razy 160 W RMS i w mostku jest to 310 W RMS. Też wartość nadal bardzo, bardzo wysoka. Oczywiście te wzmacniacze nie mają tak rozbudowanych obwodów wejściowych jak najlepsze wzmacniacze Etona czy Audiosystemu. To są jednak wzmacniacze nieco prostsze, no ale też cenowo bardzo atrakcyjne. Seria czterokanałowa kosztuje około 900 zł, niecałe 900 zł. Natomiast seria sześciokanałowa niecałe 1300 zł, co na wzmacniacz, który ma bądź co bądź 6 razy 160 W, to jest naprawdę bardzo przyjazna kwota. Jeśli chodzi o panele regulacyjne, mamy tutaj filtry górno-dolno-przepustowe na każdą parę kanałów. Mamy przełączniki funkcyjne, mamy również wejście high level. Kable wejściowe są zrealizowane w postaci takiej kosteczki z zakończonej cinczami. Tu jest skrętka, filtr, który odfiltrowuje zakłócenia EMF, które żeby nie zakłócały instalacji samochodowej, no bo wzmacniacze klasy D jednak tam generują pewne taki szum audio, ale tutaj to jest nowoczesna konstrukcja, więc one bardzo dobrze tłumią te szumy. I wyjściowo jest to kostka taka, do której możemy zarobić przewodziki lub być może będą również jakieś wiązki plug and play przewidziane. Co mamy w tym czterokanałowym wzmacniaczu? Mamy przełącznik input mode, czyli możemy rozgałęzić sobie sygnał audio z jednej pary wejściowej na wszystkie cztery kanały, co jest bardzo wygodne. Mamy przełącznik rodzajów wzbudzenia, czyli mamy DC, VOX i REM. REM to jest po prostu wzbudzenie kabelkiem 12 V, czyli wtedy, kiedy mamy radio z wyjściami RCA, z wyjściem remote. VOX i DC. DC to jest wykrywanie napięcia stałego na wyjściu głośnikowym radia, czyli jeśli podpinamy taki wzmacniacz pod radio i ono ma taką klasyczną końcówkę mocy analogową, to ta końcówka mocy czterokanałowa w takim typowym radiu ma 5 V, 7 V napięcia DC stałego, składowej stałej. On to wykrywa i załącza nam wzmacniacz i wyłącza oczywiście po zaniknięciu tego napięcia. A ostatnia pozycja VOX to jest to samo, tylko dotyczy wzmacniaczy, które nie mają tego napięcia stałego, czyli cyfrowych końcówek mocy w radiach. To się już zaczyna pojawiać. I wtedy tutaj następuje detekcja muzyki i ta muzyka powoduje załączenie wzmacniacza. Jest tam pewne opóźnienie, ale działa. Przełączniki funkcyjne LPF, Full, HPF
osobno dla różnych kanałów, no i przełącznik low level input, high level input, pełen komplet. Z drugiej strony wyjścia głośnikowe i zasilające. Zasilające przyjmują kabel taki mniej więcej 16-20 mm kwadrat, więc całkiem spory. Podobna sytuacja wygląda w wersji 6-kanałowej, tylko mamy jeszcze dodatkowo możliwość zasilenia 6 kanałów z jednej pary kabli sygnałowych. Czyli możemy podać na przykład sygnał tylko z wyjść głośnikowych przednich, a on sobie z tego zrobi przód, tył i subwoofer na przykład. I z drugiej strony podobna sytuacja, dość masywne terminale przyłączy i 6-kanałowe wyjście głośnikowe. Ciekawa alternatywa, bardzo dobre urządzenia, jakościowo znakomicie wykonane, niezawodne, kompaktowe. Nie mają jakichś, mówię, wybitnych właściwości, jeśli chodzi o możliwości regulacyjne, ale do zastosowań takich standardowych rewelacyjna sprawa, a można zasilić bardzo solidny system audio.